Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku o zdrowiu kobiet bez tabu. Dziś przybliżę Wam temat krwawień po porodzie. Jeżeli materiał będzie się Wam podobał, lajkujcie, subskrybujcie, dzielcie się i komentujcie. Krwawienie, czasami dość nawet mocno nasilone we wczesnym okresie poporodowym, jest na dobrą sprawę zjawiskiem fizjologicznym. W większości przypadków do 2 tygodni zmniejsza się, rzadko kiedy utrzymuje się do pełnego zakończenia okresu połogowego, czyli tych 6 tygodni. Natomiast do około 2% kobiet doświadcza po porodzie dużego krwawienia, tak zwanego późnego krwawienia poporodowego. Z reguły zdarza się to w ciągu pierwszych 2 tygodni po porodzie i tutaj bardzo ważnym czynnikiem obciążającym jest wywiad. Jeżeli zdarzyło się, że po poprzednim porodzie było późne krwawienie, to wówczas ryzyko wystąpienia takiego późnego krwawienia jest większe. Najczęstszą przyczyną późnego krwawienia po porodzie są resztki łożyska. Oczywiście po porodzie oceniana jest kompletność łożyska, czyli oceniamy sobie, czy błony płodowe, czy łożysko jest kompletne. Rozkłada się to łożysko na fotelu porodowym, no i sprawdzamy, czy nie ma jakichś ubytków. Jeżeli jest jakiekolwiek podejrzenie, że jakiś fragment łożyska pozostał w środku, wówczas wykonywane jest łyżeczkowanie macicy bezpośrednio po porodzie. Kolejną przyczyną jest opóźnienie inwolucji, czyli zwijania się macicy. Pamiętajcie, że ten proces trochę trwa, bo po porodzie macica może ważyć około 1,5 kg, a po porodzie ma się zwinąć w ciągu 6 tygodni i te 6-8 tygodni po porodzie ma osiągnąć swoją tą wagę wyjściową sprzed ciąży, czyli 50-80 gramów. Ten proces jest szybki, ale może zostać opóźniony przez rozmaite inne czynniki. Takim drugim czynnikiem oprócz resztek po porodzie jest infekcja wewnątrzmaciczna. W momencie, gdy przychodzi do Was położna, pamiętajcie, że w ciąży trzeba wybrać położną środowiskową i ta położna środowiskowa ma Was odwiedzić po porodzie w domu. I położna oceni, czy ta macica się zwija prawidłowo, jak wygląda nasilenie krwawienia, jakie są odchody, jak wygląda blizna po szyciu krocza, po pęknięciu, czy też po nacięciu krocza i kierujcie się naprawdę wskazówkami położnej. Ale jeżeli położna z różnych przyczyn nie trafi albo opóźni się jej wizyta, to jaka sytuacja powinna Was skłonić do szybkiego udania się do lekarza? Pojawienie się masywnego krwawienia ze skrzepami. Druga sytuacja to pojawienie się odchodów o nieprzyjemnym, cuchnącym zapachu. Ten drugi objaw może świadczyć o zapaleniu błony śluzowej, o endometritis. I to wymagać będzie konsultacji lekarskiej, to wymagać będzie leczenia. Rzadszymi przyczynami krwawienia po porodzie mogą być sytuacje, jeżeli był to poród cięciem cesarskim, rozejście się blizny po cięciu cesarskim. I jeszcze jedna uwaga, bo powiedziałem wcześniej o tych stanach zapalnych, błony śluzowej. Stany zapalne zdarzają się częściej po porodzie cięciem cesarskim niż po porodzie siłami natury. Przyczyną takiego krwawienia może być również niezdiagnozowany rak szyjki macicy. Jeszcze raz podkreślam konieczność wykonywania badania cytologicznego na początku ciąży, chyba że takie badanie było wykonane co najmniej 6 miesięcy przed zajściem w ciąży i wynik był prawidłowy, nie budził żadnych wątpliwości. Bardzo rzadko sytuacje związane z urazami krocza, nierozpoznanymi w czasie porodu, a więc pęknięciem pochwy, urazem szyjki macicy są przyczynami późnych krwawień poporodowych. Z reguły te urazy dają krwawienie wcześniej, jeszcze w czasie pobytu w szpitalu i są stosunkowo szybko rozpoznawane i zabezpieczane. Bardzo rzadką przyczyną jest rak kosmówki. To jest sytuacja, na palcach jednej ręki mogę policzyć sytuację, kiedy w mojej praktyce miałem do czynienia z tego typu sytuacją, z tego typu rozpoznaniem. Tym niemniej trzeba mieć to też na uwadze. Polipy bądź też mięśniaki podśluzówkowe, czy też mięśniaki, które będą upośledzały obkurczanie się macicy, mogą również być przyczyną takiego krwawienia w połogu. Zwracajcie na to uwagę, zwłaszcza w sytuacji, kiedy w
czasie ciąży bądź też przed ciążą mięśniaki były rozpoznane. Odsyłam do materiału dotyczącego połogu, gdzie mówię o rozpoczęciu współżycia po porodzie. Zbyt szybkie rozpoczęcie współżycia może być przyczyną krwawienia z pochwy, ze śluzówki pochwy, ponieważ po porodzie w okresie połogowym, kiedy jest laktacja, mamy hyperestrogenizm, mamy mało hormonów żeńskich, ta śluzówka jest cienka, krucha, podatna na urazy mechaniczne. Jeżeli nie karmicie piersią, to ta pierwsza miesiączka, która może się pojawić 6 tygodni nawet po porodzie, może mieć również inny charakter, może być dłuższa, może budzić pewne obawy. Żeby to rozwiać, zgłoście się do swojego lekarza prowadzącego. Każde krwawienie w okresie połogu, czy też we wczesnym okresie popołogowym, to jest zawsze sygnał alarmowy i żaden lekarz Wam nie odmówi przyjęcia. Proszę pamiętać, że również leki, które się przyjmuje, na przykład sterydy, mogą mieć wpływ na to, kiedy się pojawi krwawienie w okresie połogowym, czy wczesnym popołogowym i jak ono będzie nasilone. Jeżeli w wywiadzie wcześniej były sytuacje, kiedy miesiączki były długie, obfite, kiedy w wywiadzie rodzinnym występują skazy krwotoczne, jeżeli zdarzyło się, że po na przykład ekstrakcji, po usunięciu zęba było długie krwawienie, to również są to takie czynniki, które mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia krwawienia we wczesnym bądź też późnym okresie połogowym. Kiedy na pewno bezwzględnie powinniście się zgłosić do lekarza? Jeżeli pojawia się stan podgorączkowy bądź też wysoka temperatura, jeżeli pojawia się ból w podbrzuszu, ból okolicy krzyżowo-lędźwiowej, bolesne oddawanie moczu, częste oddawanie moczu, tkliwość przy, jak dotkniecie brzucha w podbrzuszu, kurczę, boli mnie, au, boli. Zgłoście się, drogie panie, do lekarza. Drogie panie, podsumowując, pamiętajcie o tym, że położna jest waszą najlepszą przyjaciółką w okresie poporodowym. Nie lekceważcie sobie opieki położnej środowiskowej, która będzie was odwiedzać po porodzie. Obserwujcie się. Jeżeli występuje ból, gorączka, nasilone krwawienie, nieprzyjemne upławy, zgłaszajcie się do lekarza. Jesteśmy po to, żeby wam pomóc. Wszystkiego najlepszego, do zobaczenia w kolejnym materiale. Jeżeli macie pytania, zadawajcie pod materiałem, lajkujcie, subskrybujcie, dzielcie się.